wszystko pięknie, tylko być nad morzem i nie wykąpać się, to dla mnie tak jakby... Z pewnością jednego można być pewnym w Iranie, że nigdy nie będziesz... Generalnie wszędzie tak samo wieje, to tylko musimy się ustawić tyłem do wiatru, bo się nie jesteśmy w stanie uchronić tutaj przed wiatrem, bo nie ma jak. Trzeba znaleźć dobre miejsce i stanąć tyłem do wiatru. Idziemy dalej, bo mamy swój czas. Ale to jest fajne miejsce. Wszędzie ci teraz wieje. Co to dalej nie będzie wiało 10 km stąd? No, tu się tak wydaje spokojnie, nie? No. Jakieś wyjątkowo, nie wiem jak to jest możliwe. Ale tam tutaj ten krzak jeden duży zasłania. No chodź, idziemy. Wieje, ale jest ciepło. Znaczy, musiałam się trochę ubrać, ale jest naprawdę dużo cieplej niż tam, gdzie byliśmy poprzednio. Mamy palmy. Fajnie. I w ogóle dla mnie morze, słuchajcie, najpiękniejszy zapach, wiatr, jestem naprawdę w siódmym niebie, uwielbiam, uwielbiam, morze, ocean, szum fal. Następnie jechaliśmy przez tereny, gdzie wydobywa się ropę naftową. Iran posiada tak duże zasoby tego surowca, że mógłby produkować 3,5 miliona baryłek dziennie, a koszty wydobycia są tak niskie, że cena mogłaby być bardzo konkurencyjna w stosunku do najlepszych złoży z Arabii Saudyjskiej. Niestety, sankcje nakładane na Iran skutecznie blokują eksport tego surowca i zdrową konkurencję na rynku naftowym. Dużo by na ten temat można dyskutować, ale mój mały śnieżkowy umysł mówi mi,
że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o grubą kasę. Dociekliwych odsyłam do poczytania w niezależnych źródłach o historii konfliktu Iranu z Zachodem. Benu Beach, którą zaraz zobaczycie, to moim zdaniem jedna z najpiękniejszych plaż Zatoki Perskiej. Już sam dojazd zapiera dech w piersiach, prawda? Otaczające formacje skalne pobudzają wyobraźnię i stały się scenografią do filmu o proroku Mohamedzie. Są tam niezliczone miejsca wprost wymarzone do spania na dziko. Niestety w dniu, w którym tam przyjechaliśmy, wiał straszny wiatr. Przepraszam właśnie za te wszystkie nagrania, dźwięk nie jest najlepszy, ale mam nadzieję, że widoki to wynagradzają. Superowe jest to miejsce, super, tylko wieje, no jak nad morzem, wiadomo. No taka jest prawda. Mi się tylko pielgrzymkuje, nie ma kultury turystyki. Dopiero się rodzi. Ale wiedzą, co to są turyści. No, co to są turyści? Tak, to są jakieś egzotyczne zwierzęta, co przyjeżdżają i oni nie mogą zrozumieć po co. No faktycznie sceneria jak do filmu.
tam? No, no bo chyba tu jest takie ładniejsze miejsce. O, pełno samochodów, patrz. A w ogóle widzisz, no to lokalsi wiedzą, widzisz, to w ogóle nie było oznaczone miejsce. Tak na czuja, żeśmy zobaczyli, że samochód tutaj skręca, no i też żeśmy skręcili. Obejść te wszystkie skały i tam się znajdzie. Super, chciałam porobić jeszcze zdjęcia, bo teraz jest fajne światło. Bo mi nikt nie uwierzy, że razem jesteśmy. Tak, my zawsze razem, tylko mnie nie widać. Idą ludzie, tam jakaś jaskinia jest. Może tam nie jest tak źle wcale wejść. Zaraz będziemy widzieć, bo na pewno będą wchodzić do góry. A może z drugiej strony jest wejście, od spodu może. Tutaj też idą jacyś ludzie. Tam dalej. Pięknie, tylko być nad morzem i nie wykąpać się, to dla mnie tak, jakby dać dziecku cukierki, nie wiem, lizaka przez szybę po prostu ulizać, no. Trochę to takie nie fair, nie fair, chcę być facetem. W Iranie kobiety nie mogą kąpać się w miejscach publicznych. Dotyczy to również turystek. Ale gdy znaleźliśmy to miejsce... Thank you.
ale on chciał tym telefonem sesję zdjęciową. Oczywiście ktoś przyjechał, jeszcze garów nie zdążyłam wyciągnąć. Z pewnością jednego można być pewnym w Iranie, że nigdy nie będziesz sam i nigdy się nie schowasz. My żeśmy szukali jakiegoś ustronnego miejsca, bo tam nad morzem wieczorem bardzo dużo ludzi przyjechało, co wiadomo jest u nich zwyczajem. Więc chcieliśmy znaleźć ustronne miejsce, no i znaleźliśmy piękne miejsce, nie zdążyłam garu wyciągnąć, już przyjechał gościu. I na dodatek, wiecie, Irańczycy... A teraz szczekanina. I zawsze jak włączę, chcę coś nagrać, to wtedy po prostu ten... tak szybko, szybko. Chodzi o to, że Irańczycy są strasznie gościnni. I nawet jak nie umieją mówić po angielsku, to im nie przeszkadza z tobą gadać. Jeśli podoba Ci się seria z Iranu, możesz być zainteresowany książką Iran oczami kobiety, gdzie opisuję rzeczy, których nie udało się nagrać oraz moje spostrzeżenia. Książka zawiera też praktyczne porady, zarys historyczny i opis miejsc wartych odwiedzenia. No, na pewno zaraz będzie sesja zdjęciowa. Dostałeś podarki. Także muszą coś podarować, nie? Chociaż dwie pomarańcze po prostu. To co mam, to się podzielę. No, jeszcze pani doniosła dwa napoje. Albo brat był, albo coś tam. How is Iran? Much better than Poland. Ale się śmiał. No ja widziałam, że się śmiejecie, a nie wiedziałam z czego.